Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w środę. Za chwilkę zerkniemy sobie na te topowe indeksy zagraniczne. Zobaczymy również, co się dzieje na rynku krypto i dokonamy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Tradycyjnie rozpoczniemy od skrótu informacji, które przygotowałem dla Ciebie prosto z bankiera, ale zanim do tego przejdę, to na pewno wszyscy czekamy tutaj z niecierpliwością na ogłoszenie decyzji w sprawie 100% w Stanach Zjednoczonych, bo to będzie informacja, która może, ale nie musi, strząsnąć rynkami. Być może jak już oglądasz ten materiał, to już ta decyzja zapadła, ale na pewno jest to dzisiaj kluczowy moment dla rynków. Przypominam również, że w piątek najważniejsze dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli NFP i na pewno również dosyć dużo na rynku może się wtedy dziać. No ale my przechodzimy już teraz w tym momencie do informacji i startujmy. Pfizer prognozuje 36 miliardów dolarów zysku ze sprzedaży szczepionki. Pfizer podwyższył prognozowaną wysokość zysku ze sprzedaży szczepionek przeciwko szkodnikowi w 2021 roku o 7,5%. Oczekuje, że zarobi 36 miliardów dolarów, ponieważ podpisuje umowy na dodatkowe dawki oraz otrzymuje zezwolenia na stosowanie preparatów u dzieci. Firma spodziewa się też dostarczyć do końca roku 2,3 miliarda dawek preparatu przeciw szkodnikowi, czyli o 200 milionów więcej niż prognozowała w lipcu. Zyski i wydatki, zauważył Reuter, są równodzielone z ich niemieckim partnerem BioNTechem. Pfizer istnieje od 172 lat, ale szczepionka przeciwko szkodnikowi stała się jednym z najlepiej sprzedających się jego preparatów w historii. Chiński cyfrowy pieniądz rośnie. Już 140 milionów kont CBDC. Data oficjalnego startu cyfrowego pieniądza Banku Centralnego w Chinach nie została jeszcze wyznaczona. Z danych podanych przez Ludowy Bank Chin wynika jednak, że testy mają masową skalę. Otwarto 140 milionów indywidualnych kont. Z najnowszych danych podanych przez Bank Centralny Chin wynika, że cyfrowy pieniądz Banku Centralnego jeszcze przed startem przetestowało 140 milionów osób fizycznych. Dodatkowo otwarto 10 milionów rachunków dla przedsiębiorstw. W porównaniu z końcówką czerwca liczba ta wzrosła trzykrotnie. Poprzednio bank raportował 34 miliona kont CBDC. Cyfrowego juana użyto do tej pory w transakcjach opływających łącznie na kwotę o równowartości 9,7 miliarda dolarów amerykańskich. Operacje nadal są jednak elementem pilotażu. Oficjalnie chiński CBDC jeszcze nie zadebutował. Nie jest również znana data rynkowej premiery. Na świecie cyfrowy pieniądz Banku Centralnego jest już w obiegu w kilku krajach. Pierwszym państwem, które wprowadziło takie rozwiązanie, były wyspy Bahama. Pod koniec października tego roku wprowadzenie CBDC ogłosił pierwszy kraj afrykański. Wiele banków centralnych na świecie analizuje możliwość zastosowania elektronicznego odpowiednika gotówki lub prowadzi już pilotażowe testy różnych rozwiązań technologicznych. Badania dotyczą także możliwości użycia cyfrowego pieniądza w rozliczeniach transgranicznych. Jednym słowem, koniec gotówki nadchodzi wielkimi krokami. Lećmy dalej. Iran oskarża USA o kradzież ropy w Zatoce Omańskiej. Państwowa telewizja Iranu. Poinformowała w środę o udaremieniu próby kradzieży przez okręty USA transportu ropy naftowej na wodach Zatoki Omańskiej, podała agencja Reutera. Irańska agencja informacyjna poinformowała o konfrontacji między motorówkami Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej a okrętem amerykańskim. Ani agencja prasowa, ani irańska telewizja nie podały jednak, kiedy incydent miał miejsce, zaznaczono jedynie, że doszło do niego niedawno. Irańska press TV dodała, że Stany Zjednoczone. Do próby zatrzymania tankowca użyły helikopterów i okrętów wojennych. No ciekawie, lećmy dalej. Kolejne miasto walczy z inwestorami na rynku nieruchomości. Władze Amsterdamu wprowadzą wkrótce zasadę, że kupujący dom w tym mieście o wartości poniżej 512 tysięcy euro nie będzie mógł go wynajmować przez 4 lata. Nie może być tak, że ludzie chcący kupić dom są przebijani przez inwestorów. Którzy wynajmują go potem po niebotycznych cenach, podkreślił pomysłodawca rozwiązania. Jak wyjaśnia, radnym zależy na tym, aby jak najwięcej domów kupowały osoby, które chcą w nich mieszkać. Domy służą przede wszystkim do życia, a nie do zarabiania pieniędzy. Ceny domów w Amsterdamie wzrosły ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich siedmiu lat, osiągając średnio ponad pół miliona euro, informuje portal Nosu. Jak przypomina, obecnie 30% wszystkich domów w stolicy znajduje się w rękach prywatnych inwestorów i są one przeznaczone na wynajem krótkookresowy. Z informacji noc wynika, że śladami stolicy zamierzają podążyć inne duże miasta w kraju. No ciekawe rozwiązanie, daj znać co o tym sądzisz w komentarzu. A ja lecę dalej? Biden pochwalił postępy podczas COP26, ale zganił Chiny, Rosję i OPEC. Prezydent USA Joe Biden ocenił we wtorek że światowym liderom udało się wiele osiągnąć podczas konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow, a Ameryka przewodziła w tej kwestii, jednocześnie potępił Chiny i Rosję za bezczynność, zaś państwa OPEC obwinił za wysokie ceny energii. Ciężko mi przypomnieć sobie jakiekolwiek dwa dni, podczas których osiągnięto tak wiele, jak w ciągu tych dwóch ostatnich, powiedział Biden, podczas konferencji prasowej podsumowującej jego udział w szczycie w Glasgow. Prezydent twierdził, że Ameryka podczas szczytu zaprezentowała przywództwo i pokazała, że chce świecić przykładem w walce z klimatem. Wspomniał o opublikowanej przez USA strategii osiągnięcia neutralności emisyjnej gazów cieplarnianych do 2050 roku oraz zobowiązania do obcięcia emisji o 50-52% do roku 2030. Stwierdził też, że USA grały ważną rolę w osiągnięciu globalnych zobowiązań przywódców niemal 90 państw. Do ograniczenia emisji metanu do 2030 roku o 30%. Lećmy dalej. Facebook zrezygnuje z funkcji rozpoznawania twarzy. Facebook ogłosił, że rezygnuje z oprogramowania umożliwiającego rozpoznawanie twarzy użytkowników platformy na podstawie zdjęć i nagrań wideo. Poinformował w środę BBC. Inne firmy, jak Amazon oraz Microsoft, zawiesiły swoją ofertę produktów zawierających oprogramowanie zdolne do rozpoznawania twarzy. Budzące kontrowersje technologie nie trafią już na przykład do funkcjonariuszy policji. Dalej. Giełdowa hucpa z Ameryki. We wtorek na Wall Street doszło do wydarzeń, jakie zwykle obserwujemy na śmieciowych spółkach z najgłębszych odmentów giełdowego uniwersum. Jednak tym razem chodziło o papiery znanej międzynarodowej korporacji, które w ciągu kilkudziesięciu minut potroiły się w cenie. Mowa tu o akcjach Avis, znanej i globalnie działającej sieci wypożyczania samochodów. 2 listopada kurs Avis w ciągu 91 minut sesji wzrósł ze 173 dolarów do 545 dolarów, by zakończyć sesję na poziomie ponad 357 dolarów. Wciąż oznaczało to wzrost aż o 108%. Zwyżce tej towarzyszył potężny wolumen. Właściciela zmieniło 30,5 miliona akcji, czyli przeszło 12-krotnie więcej od średniej z poprzednich 65 sesji. Tutaj mamy ten pik wybijający. To nowy szczyt notowań, w sięgający ponad 30 lat giełdowej historii spółki. Jeszcze na początku roku akcje Avisa były wyceniane na 30 ponad 7 dolarów, a w marcu 2020 roku kosztowały zaledwie 6 dolarów 35 Wtedy to na skutek polityki lockdownów cały biznes wypożyczania samochodów stanął na skraju bankructwa, ponieważ z powodu rządowych restrykcji liczba klientów prawie z dnia na dzień zmalała w okolice zera. To już jedna historia. Przed wtorkową sesją Avis opublikował wyniki za trzeci kwartał, w których pokazał wzrost przychodów o 96% do poziomu 3 miliardów dolarów. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych Zysk na akcję wyniósł 10,74 dolarów i przebił oczekiwania analityków aż o 65%. Dla porównania, w drugim kwartale 2020 Avis odnotował 609 milionów dolarów straty brutto. Firma znalazła się pod kreską także w czwartym kwartale oraz w pierwszym kwartale 2021. Zatem łącznie przez ostatnie 4 kwartały Avis odnotował 12,66 dolarów zysku na akcję. Klasyczne wyciśnięcie short. Przy obecnym kursie oznacza to, że spółka jest wyceniana na przeszło 28-krotność zaraportowanego zysku netto za ostatnie 4 kwartały. Przez ostatnie 12 miesięcy notowania akcji Abisa poszły w górę przeszło 10-krotnie. Można zatem uznać, że rynek sukcesywnie dyskontował oczekiwaną poprawę wyników finansowych i że w znacznej mierze były one już uwzględnione w cenach jeszcze przed publikacją raportu za trzeci kwartał. No ciekawy wystrzał, daj znać co o tym sądzisz, a być może nawet rozgrywałeś tą spółkę, to koniecznie. Pochwalcie się w komentarzu i duże gratulacje. Lećmy dalej. Do URE wpłynęło 9 wniosków o podwyżki opłat za energię w 2022 roku. Czyli jednym słowem będzie ciekawie. Do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok od czterech sprzedawców z urzędu oraz wnioski dotyczące stawek opłat dystrybucyjnych od pięciu operatorów systemowych. Poinformował w środę urząd na Twitterze. Według informacji przekazanej we wrześniu, np. przez Eneo, firma będzie wnioskować o podwyżkę taryfy na energię dla gospodarstw domowych i byłaby zainteresowana jej wzrostem o blisko 40%. Również Tauron zapowiedział przygotowanie wniosku taryfowego, uwzględniającego obiektywne czynniki warunkujące oczekiwany wzrost cen prądu. Lećmy dalej. Obroty akcjami na GPW w październiku spadły o 31,4% rok do roku do ponad 32 miliardów złotych. No to popatrzmy na szczegóły. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW spadła w październiku tego roku o 31,4% rok do roku do 32,1 miliarda złotych. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zmniejszyła się w tym czasie o 16,3% do 31,6 10 Miliarda złoty, poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,5 miliarda złoty o 12,3% mniej niż rok wcześniej. Na rynku New Connect w październiku odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 82,6%. Do 468,9 miliona. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku New Connect spadła o 86% i wyniosła 373,8 miliona. No i zdecydowanie daje się to odczuć. Lećmy dalej. Ekonomiści. RPP podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Tak więc, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten materiał, no to już być może znamy decyzję RPP, no ale takie były gdzieś tutaj założenia. Finalnie. Pewnie za chwilkę się dowiemy. Lećmy dalej. Klinika rehabilitacyjna na giełdzie. Constance Care debiutuje na New Connect. Zanim przejdziesz dalej, dzięki, że tutaj jesteś. Subskrybujesz kanał, wrzucasz łapę w górę. Jesteś na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj o tej najprostszej formie podziękowania za czas i materiałki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wrzucaj łapę i lecimy dalej. Coal Energy planuje wzrost wydobycia węgla koksowego i poprawę wyników. Coal Energy, ukraiński producent węgla, który zakończył restrukturyzację, planuje wzrost wydobycia węgla koksowego i poprawę wyników. Plan Przyspieszenia rozwoju wymagałby pozyskania dodatkowego finansowania, poinformował pan biznes prezes spółki. Nasze wyniki w tym roku obrotowym będą lepsze rok do roku. Przewidujemy, że ebida w kolejnych kwartałach powinna rosnąć dzięki zwiększaniu wydobycia i trzymaniu kosztów w ryzach. Planujemy osiągnąć dodatnią EBITDA w tym roku obrotowym, niezależnie od ewentualnego pozyskania nowego finansowania, powiedział. Pa biznes prezes spółki. W roku obrotowym 2020-2021 zakończonym 30 czerwca 2021 roku spółka miała 90 miliona dolarów przychodów w porównaniu do 3,7 miliona dolarów rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 90 miliona dolarów wobec 200 miliona dolarów straty przed rokiem. Zysk netto wyniósł 47,6 miliona dolarów dzięki sprzedaży spółek zależnej grupy, czyli aktywów, nad którymi utracono kontrolę w wyniku konfliktu zbrojnego w Donbasie. No ciekawie, krećmy dalej. Przychody Wistuli w październiku wyniosły 82,9 miliona, wzrost o 55,8% rok do roku. No pięknie, gratulujemy. Skonsolidowane przychody Wistuli w październiku tego roku wyniosły prawie 83 miliony, co oznacza wzrost. O prawie 56% rok do roku. Narastające od początku roku przychody w Istuli wyniosły 804 miliony i były wyższe rok do roku o 19,1%. No to piękne wyniki, lećmy dalej. Złe. Wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał tego roku. Wstępne wyniki finansowe złe za trzeci kwartał: przychody ze sprzedaży ponad 544 miliony, zysk brutto ze sprzedaży 16,5 miliona, zysk na działalności operacyjnej 6,1 miliona, zysk netto 4,3 miliona. Wstępne wyniki finansowe grupy. Za trzeci kwartał przychody ze sprzedaży 593 miliony, zysk brutto 20,3 miliona, zysk na działalności operacyjnej 6,6 miliona, zysk netto 4 miliony. MFO Szacuję, że zysk netto po trzech kwartałach tego roku wzrósł do około 115 milionów z poprzednio 15,6 miliona. Oznacza to także wzrost o 484,4% w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat. Podał producent profili stalowych w komunikacie, no to można sobie wyobrazić, co tam się dzisiaj na kursie działo. Jak podała spółka, przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za okres styczeń-wrzesień tego roku wyniosły ponad 733 miliony, czyli wzrosły o 400 ponad 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 128,7% w stosunku do wartości bazowej, to jest średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat EBIT. Wyniósł 144 miliony, wzrost o 126% rok do roku oraz o około 503% w stosunku do wartości bazowej. Ostateczne dane za trzy kwartały tego roku MFO poda 25 listopada. Niesamowite, gratulujemy. Drago, zawarcie umowy na portowanie gry Gas Station Simulator na konsolę Nintendo Switch, tak więc Drago tutaj nie hamuje. Lećmy dalej. Ze sklep grupy M-Bank w trzecim kwartale tego roku spadł do 26,6 miliona z poprzednio ponad 100 milionów. Zysk brutto okazał się o 47% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 18,1 miliona. Oczekiwania 8 burmakerskich co do zysku netto za trzeci kwartał wahały się od 1,6 miliona do 48 milionów. To no taka drobna różnica. Zysk netto banku spadł 74% w roku i 76% kwartał do kwartału. Po trzech kwartałach tego roku zysk Grupy M-Banku wzrósł do 452,4 miliona z 278,5 miliona rok wcześniej. Lećmy dalej. I na deserek zostaje nam informacja dzisiejszego dnia. RPP mocno podnosi stopy procentowe. Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. Skala podwyżki była wyższa niż oczekiwała większość ekonomistów, a to oczekiwania widzieliśmy we wcześniejszych informacjach. Decyzją RPP na dzisiejszym posiedzeniu dokonano podwyższenia referencyjnej stopy procentowej z 0,5% do 1,25%. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe. Po dzisiejszym posunięciu stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco. Stopa referencyjna 1,25% w skali rocznej poprzednio 0 Stopa lombardowa, 1,75% w skali rocznej, poprzednio 1%. Stopa depozytowa, 75% w skali rocznej, poprzednio 0%. Stopa redyskonta weksli, 1,3% w skali rocznej, poprzednio 51% Stopa dyskontowa weksli, 1,35% w skali rocznej, poprzednio 52% była to druga z rzędu podwyżka stóp procentowych w Polsce. Poprzedniej RPP dosyć nieoczekiwanie dokonała miesiąc temu, co stanowiło pierwszą podwyżkę od 9 lat. Była to też pierwsza zmiana stóp procentowych w Polsce od maja 2020 roku, kiedy dokonano trzeciej z rzędu pandemicznej obniżki, sprowadzającej cenę pieniądza do rekordowo niskiego poziomu 0,1%. Przed pandemią przez 5 lat obowiązywała stawka 1,5%. Daj znać! Co o tym sądzisz? A za chwilę zobaczymy, jak na to wszystko zareagowały banki. Lećmy dalej. I zobaczmy, czy dzisiaj jakieś szaleństwo na rynku krypto trwa. Tą giełdę podlinkowuję Ci bezpośrednio w opisie. Jak widzimy, w ciągu 24 godzin. 1100%, 1000%, 700%. To jest po prostu istne szaleństwo. No, ale pamiętajmy, żeby aż tak pięknie nie było. Oczywiście z drugiej strony mamy przepotężne spadki. Tak więc to tylko dla wytrawnych graczy. Bo widzimy, że poza piorunującymi wzrostami, również są piorunujące spadki. No i zobaczmy, co ciekawego w tym momencie na rynku krypto dzieje się. Jeżeli chodzi o indeks strachu i chciwości, widzimy, że na jednym mamy ekstremalną chciwość na poziomie 76, a na drugim mamy strach na poziomie 37. Jeżeli chodzi o zmiany, to widzimy, że tutaj pojedyncze alty nam strzelają. Popatrzmy sobie na Bitcoina. W tym momencie kosztuje 62 263 dolary za sztukę i koryguje o 2,78%. Ethereum w dniu dzisiejszym wystrzeliło na nowe historyczne szczyty. W tym momencie cena to 4544 dolary za sztukę, 8600 na plusie. Widzimy, że Binance Coin również cofa o 2, prawie 2%. Jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, to tutaj mamy Makera, który zyskuje prawie 33%, 24 Sand, AR18 czy 10 Luna to są te największe wzrosty, a największe spadki w tym momencie to jest LRC 22% w dół, CTC 7,5%, Kutum 7,5% i tak to właśnie się prezentuje. Czyli zobaczymy, czy ten rynek również będzie się rozgrzewał w najbliższych dniach, a może Bitcoin. Będzie się tutaj przeceniał, co oczywiście spowoduje potężne zejścia korekcyjne na altach. No, ciekawy jestem Twojej opinii, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. I zobaczmy sobie, co ciekawe jadą na Meta Hero, bo ostatnio mieliśmy piorujące wystrzał, obroty. Nawet jak dzisiaj nagrywałem materiał poświęcony właśnie temu rynkowi, do którego również się serdecznie zapraszam, jest dostępny już na kanale. Obroty spadły, tam było już ponad 100 milionów dolarów, w tym momencie jest to i tak, i tak kosmiczny wynik, bo ponad 97 Milionów dolarów w ciągu zaledwie doby, 14,5% na plusie, ponad 15 centów. Na kukojnie, z tego co pamiętam doszli nawet do 17 centów, odkąd zaczęło się zejście korekcyjne. I widzimy, że w tym momencie od szczytu, czyli 18 centów mamy zejście 15% od dołka z 13 lipca 2726% na plusie. Czyli ci wszyscy, którzy nawet przetrzymali ten spadek w okolicach, tutaj mamy 9 centów i zaczęli akumulować. A nie uciekać w popłochu, no to widzimy, że w bardzo szybkim czasie mogli kilkadziesiąt procent na wzroście na Hero sobie tutaj przytulić, tak więc bardzo ciekawa sytuacja i oczywiście. Na pewno warto sobie obserwować ten projekt. A jak nie wiesz jeszcze, w jaki sposób można go zakupić za złotówki? No to na głównym kaflu kanału znajdziesz materiał poświęcony właśnie temu bardzo prostemu sposobowi. Jest również nie tylko ale również inne tokeny dostępne akurat na tej giełdzie. Pozostałe podlinkowuję ci w tym miejscu w środku jest Bitway. Te dwie pierwsze to chyba najprostszy sposób, aby dołączyć do tego cyfrowego świata właśnie za złotówki. Obok największej, najlepszej, najlepszej giełdy krypto na świecie, czyli Binance i to dodatkową, gdzie takie kosmiczne, ekstremalne przyloty, pamiętajmy, na ekstremalnym ryzyku, podlinkowuję również w komentarzu. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na świecie, bo świat czeka, czeka na bardzo istotne dane z amerykańskiego tutaj odnośnie 100%, tak, z amerykańskiego rynku. 79% ekstremalna chciwość, jeżeli chodzi o SP 500, w tym momencie Microsoft cofa o. 0,5%. Apel o 0,3%. Google o 20 na plusie. Facebook dzisiaj 90 na plusie. Amazon 25 na plusie. Tesla cofa 40. No można powiedzieć, że rynek na coś czeka. Pytanie tylko na co? Jeżeli chodzi o świat, no to popatrzmy. Dzisiaj w Chinach można powiedzieć, że względny spokój. W Japonii podobnie. W Wielka Brytania też jakiegoś szaleństwa nie widzimy. W Irlandii widzimy, że co po niektóre spółki dzisiaj w czerwieni. Brazylia w większości pozytywnie i to nawet bardzo pozytywnie w niektórych przypadkach. Kanada również względny spokój. To popatrzmy na te topowe indeksy w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o ropę, ropa cofa 82 dolary za baryłkę. DAX delikatnie w zatrzymaniu, pewnie też czeka na to, jakie informacje ze Stanów napłyną. 15 punkty. SP 500 również czeka na to bardzo istotne wydarzenie. 4618 618 punktów. NASDAQ delikatnie na plusie. 15 punktów. Potem Dow Jones. 35 859 punktów, Russell mocno wystrzelił, 2385 punktów, srebro w dół, 23,18 centów za uncję, złoto mocno w dół, 1762 dolara za uncję, walut do złotówki, frank spada 4,33, funcik spada 5,40 euro w dół i to potężny dzisiaj był zrzutek, widzimy 4,58 i dolar również zanurkował 3,95. I sobie teraz z tym, co ciekawego dzieje się u nas na karcie społeczność w naszym głosowaniu. Zobaczmy, bo tutaj możesz współdecydować o tym, jaki przegląd sobie w najbliższy weekend. Zobaczymy. Mamy w tym momencie 207 oddanych głosów. Gaming jak na razie prowadzi z wynikiem 40%. A jak chcesz oglądać coś innego, to zagłosuj na pozostałe opcje. Widzimy, że spółki z EWIC 40 na drugim miejscu z wynikiem 22% oddanych głosów. I przejdźmy. Jestem sam ciekawy, co dzisiaj ciekawego na GPW się wydarzyło po tej pionującej informacji odnośnie podwyżki. I to bardzo znaczące podwyżki stóp procentowych, tak więc dramat wszystkich tych, którzy są mocno zawarowani w kredyty, no rozpoczyna się na dobre. No to zobaczmy, co ciekawego tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o właśnie sesję na GPW. Widzimy, że na zestawieniu produkcyjnych czarnków dzisiaj na plusie 18% do weryfikacji migran 10% na plusie GL kosmet. 3,38. W korekcie za to mamy Harpera, 6,65 na minusie, Haptek, 3,5 na minusie. Liderzy obrotu to Miglian 3300, Formas 851 000 Haptek. Jeżeli chodzi o Wiktek, to tutaj widzimy, że PPKM zyskało 10% do weryfikacji. Komar 3,65 na plusie, RSI Soft 3,45, a w korekcie mamy. Kaptor 6% w dół, Review 2,5%. Liderzy obrotu jest to cyfrowy 23 miliony 13 orange. I jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj Nowita zyskuje 9%, MPL 4% w korekcie. Sevenet traci 4,5%, ING 4%. Liderzy obrotu to ING 2,5 miliona, Banka 600 Kernel. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na pogromcach, dzisiaj Corway zyskuje 3,1%, StPFL 3%, a w korekcie mamy Bliard 4%, czy Hemp 3,37%. Liderzy obrotu to Mabiont. 7600 i 4,5 miliona Mercator. Na budownictwie dzisiaj MFO, no ta informacja, którą przytaczałem wcześniej, widzimy, że eksplozja wręcz 20% na potężnym obrocie na MFO, 2 miliony 800, tak więc gratuluję wszystkim, którzy się zapali oczywiście na odpowiednio wczesnym etapie. ENAP 787 na skromnym obrocie, Mostoftal plc 641 czy na przykład w korekcie mamy dzisiaj Projekt Przem 4,23 z 3,16 czy Remek 286. Liderzy obrotu to MFO 2,800 czy Budimex 2,400. Nawik nieruchomości tutaj liderem i2 d 2,5%, GTC 1,45. W korekcie mamy Plaza Center 13,45 na minusie, potem Towerin 6,25 na minusie. Liderzy obrotu jest to Dom Development 2,400. Jeżeli chodzi o energetykę, Dzisiaj foton na pusie 3,47, Zepak 2,65 czy Tauron 2,59. W korekcie tylko 3 spółki, jest to NEA, PGA, Benzin. będzie najwięcej obrywa po 2,33. Liderzy obrotu to Tauron, prawie 15 milionów, 12800 PGE. Na turystyce dzisiaj efekt zyskuje 2,8%, w korekcie Elkop 4%. Na odzieżówce dzisiaj Hurtimex na skronnym obrocie wystrzelił 13%, Silvano 11%. W korekcie za to mamy Redan 6% w dół, Solar 3,69 czy Wittgen 1,89. Liderem obrotu jest LPP 20 ponad 3 miliony, ponad 15 ccc. Jeżeli chodzi o gastronomię, tutaj Max Polska tylko na plusie 3,64, hamburger bez zmian, w korekcie najmocniej spada Amres tracąc ponad 4% i kosmiczny obrót 3 miliony 700. IBC Polska prawie 4% na minusie. Nawik Ukrainę, dzisiaj Mikliant zyskuje 10%, a starta 2,45 czy Agroton 1,93, a w korekcie mamy Cool Energy, traci 6,63 na minusie. Liderem obrotu jest Mikliant 3,300, 300 3 Cool Energy kernel bańka 600. Lećmy z gamingiem i popatrzmy co tutaj się dzieje Falcon 9% na plusie Unilab 520, Shary 431, Artifact 377 w korekcie. Za to mamy Bekad Games 9%, Shary Games 7%, DTX 651 na minusie. Liderzy obrotu jest to CD Projekt 71 milionów. I z tego co widziałem, rejestr krótkiej sprzedaży nie działa. Jakaś przerwa techniczna, tak więc nie pokażę. No, raczej pewnie się nic nie zmieniło. TS Games 10900, 400, 11 Bit Huge, 1,5 miliona, banka 100, Bekad Games Drago Banieczka. I jeżeli chodzi o. Indeks 20 432 punkty 25 na plusie. No i teraz gwóźdź programu. Jak myślisz, co się wydarzyło na bankach? Już od paru spotkań na VIP-ie rozmawialiśmy o tym, właśnie, jaki może mieć ten wpływ ewentualna podwyżka 100%. No i zobaczmy, czy, 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 czy rzeczywiście jest tak, jak myślałem. Oj, proszę, mamy piękną czerwień na bankach. Tak więc ewidentnie bankom się tutaj nie spodobała ta decyzja. O kosmicznej wręcz podwyżce 100% i to pewnie, pewnie niestety jeszcze nie ostatni. Tak więc zobaczymy, kiedy ewentualnie nastąpi, czy to jeszcze w grudniu dadzą oddech na, do przyszłego roku. Zobaczymy sobie jednak, i prześledźmy te zmiany na bankach, tak więc no wszystko. Niestety, bądź niestety, zgodnie ze scenariuszem Getty Nobel zrzuca 7,5%, Milenium 7,5% w dół Boś 6,75% w dół MBank 531, w dół Alero 46 ING 410, no to zobaczmy te największe. PKSA traci 2,34 na potężnym obrocie 207 milionów, PKBP, 3,51 traci na obrocie 166 milionów, a 60 milionów, no dzisiaj się naprawdę dużo, dużo działo na bankach, no ale informacja była dosyć późno, to zobaczymy, co się będzie działo do końca tygodnia. Daj znać w komentarzach, jak Ty uważasz, czy banki jednak będą odbijać, no bo jest to dla nich pozytywna, bądź pozytywna informacja, tak więc też możesz się wypowiedzieć w tej kwestii w komentarzu. Sam indeks dzisiaj oberwał 3,47 na minusie 9186 punktów. Jeżeli chodzi o OZ, Dzisiaj figen zyskało 7,5% na plusie. Termo 562% na plusie. Foton 347% na plusie. Liderzy obrotu, przepraszam, spadku to LQ 444 na minusie. Stilo 417, a liderem obrotu jest Zepak Banka 300, Banka 200. Kolumbus. Lećmy sobie z tym, co się dzieje w tym momencie na indeksach. Widzimy, że info jest numerem 1,2% na plusie. Górnictwo 2%. Wik Ukraina 1,35 na plusie. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, zobaczmy, czy mamy cokolwiek na plusie. No nie mamy nic z tego, co widzę, nieładnie. Popatrzmy, banki tracą najmocniej 3,47, MSWIN 2,82, MWIG 40 traci 1,34, punktów, WIG 20 traci 1,14, 2,380 punktów i SWIG 80 traci 28,27, 27 punktów. Jeżeli chodzi o sam indeks WIG 20, tutaj widzimy, że mamy mało spółek w zielonych barwach, najmocniej rośnie Asekop zyskując 2,87 na plusie, Tauron 2,59, czy JTZW 2,53, a w korekcie najmocniej obrywają banki, czyli PK. PKWP 351, PKWSA 234, pz 2%, czy Santander198? Liderzy obrotu jest to PKWSA 207 milionów, 166 pkp czy Allegro 89 milionów. Lećmy teraz ze średnimi spółkami, czyli Enwik 40, wlatuje na ekran, i tutaj widzimy, że Komarch liderem wzrostów 365, Eurocash 297, Servita 274. W korekcie za to mamy Millennium 7,5%, Mbank 531, Alior 436, liderzy obrotu to Alior 627, Mbank czy Millennium 2. 23. Zerknijmy sobie teraz na małe spółki z ESWIC 80, co tutaj ciekawego się dzieje w tym momencie i widzimy, że Sanok zyskał 4,27 na plusie, 4% querku z foton 3,47, a w korekcie mamy BOŚ 6,75. Kaptor 6%, czy INC 3,34. Liderem obrotu jest Bogdanka 6,903,600, Boś boś 3,400. Na New Connectie popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje. Dzisiaj Arinera eksplodowała, zblokowana, to trzeba zweryfikować. Oczywiście Gowena 35% na ładnym obrocie, 538 tysięcy. Potem na dużym obrocie na przykład J.R. Holding 11%, 220 tysięcy i coś jeszcze. Zobaczmy z drugiej strony, jeżeli chodzi o największe spadki, bo widzieliśmy po tych statystykach, które GPW opublikowało, że obroty, no, zresztą doświadczamy tego rozgrywając New Connect, przepotężne spadki w stosunku do ubiegłego roku. Tutaj jeżeli chodzi o największe zejścia, to 20% na tej spółce ciekawej potem mamy Konstans y, 12% na minusie. Potem. Warticon 12% na dużym obrocie BKD Games, 9% bańka 100%. No i zobaczmy właśnie na te największe obroty na małym parkiecie, które spółki przekroczyły milion i widzimy, że jest to Comeco, bańka 200, Columbus, bańka 200, bańka 100 BKD Games i Drago, banieczka. Lecimy teraz z tym, co się ciekawego dzieje na indeksie szerokiego rynku, czyli z Wigiem. Zobaczmy, co tutaj. W tym momencie jest liderem wzrostów, jest to Isoblock, który eksplodował kosmiczne 40% na plusie. Tak więc gratuluję oczywiście wszystkim, którzy się na to załapali. MFO 20, Silvano 11, PBS Finance 10, 10, Mikiland. To są te największe wzrosty na dużym obrocie, bowiem na pewno tutaj się rzuca w oczy 7,5%. Coś jeszcze? Nic tutaj więcej nie mamy takiego ciekawego. Jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sesji, transakcji zawarto 134 559 sztuk, obroty wynosiły 1 338. 1 824 617 zł i jeżeli chodzi o największe zejścia, to jest Plaza Center i 13,45 na minusie, kaby Dom do weryfikacji 8%, Bumech 8,20 na minusie, na przykład na większym obrocie Getty Nobel 7,5% czy milenium 7,5% i to są te największe spadki, tak więc widać, że banki, no niestety, dzisiaj realizacja zysków. I liderem obrotu, jak widzimy... Top, on, the top to są banki. Jeżeli chodzi o zmiany w indeksach, popatrzmy, jak to wygląda. W ich widzimy, no, dosyć konkretne dzisiaj zejście. Zobaczymy, jak to się rozwinie do końca tygodnia. WIG20 również tutaj schodzi nam coraz niżej i jest teraz w strefie pomiędzy 2,200 a 2,400, tak więc dosyć ciekawe. 2,300 oczywiście, a 2,400 dosyć ciekawe miejsca. SWIG80, jak widzimy, również powolutku, powolutko nam się osuwa. I MWIG40 również dzisiaj piorunującą. Odpad, chociaż jak widzimy, nic się z tej perspektywy nie stało, no bo spadliśmy na dosyć ciekawą strefę. Cały box jest wsparciem, tak więc sytuacja jest dosyć ciekawa. Ja jestem przede wszystkim twoje Opinii ciekawym, jak oceniasz to, co wydarzyło się w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o stopy procentowe? Być może oglądasz to już po decyzji w Stanach, czy tam ewentualnie decyzja w sprawie stóp procentowych również zapadła? To też możesz podzielić się w komentarzu, i również jak reagują na to indeksy. I pozostałe walory na rynkach, bo może być nerwowo, nie musi, no bo nie znamy tej decyzji i czas pokaże, jak rynki na to zareagują. Tak więc ja pozdrawiam się serdecznie, trzymam kciuki za wyniki przed nami. Myślę, że bardzo ciekawe dni, jeżeli chodzi o czwartek i piątek, bo w piątek bardzo istotne dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli jednym słowem, początek listopada jest dosyć ciekawy. Trzymaj się, na razie hej.